Szczęść Boże, coś Wam powiem. Dobrzy i źli, dobre nasienie i chwast. To nie jest ukazanie konfrontacji między dobrymi i złymi, ile przygotowanie do finału historii zbawienia, kiedy to odbędzie się sąd i ostateczne zwycięstwo dobra. Do tego, mam nadzieję, jest odległa droga, bowiem nie wszyscy jeszcze się przebudzili i zaczęli pracę nad sobą. Ci, którzy już są dobrzy, oni dobro czynią cały czas. Wpatrują się w Boga i naśladują Go wiernie. Doświadczając dobra w swoim życiu, czujemy się tak, jakby ono nas zaczęło pociągać w jedynym słusznym kierunku. Jest nim oczywiście Królestwo Boże, gdzie nic, co dobre, nigdy się nie kończy, wbrew naszemu powiedzeniu. Tam dopiero doznamy spełnienia wszelkich naszych oczekiwań i pragnień. Biorąc na warsztat pojęcie dobrym nasieniem są synowie Królestwa, chwastem zaś synowie złego, Jezus uzmysławia nam, jaki nastąpił podział wśród stworzenia. Ziarnem jest każdy z uczniów Jezusa, więc chwastem są ci, co od Jezusa odstąpili. Jeśli dobrze są wierni Bogu, ich życie przyniesie plon. Jednak powinna nas niepokoić ta druga grupa, która jest niejako ukryta, zakamuflowana. To ci, co żyją dwuznacznie, niby jako chrześcijanie, ale ich czyny raczej schylają się ku burzeniu boskiego porządku. To ci, co odciągają od Chrystusa, co doprowadzają do upadku, a nawet ci, którzy w jawny sposób wyśmiewają chrześcijaństwo, czego przykład mieliśmy podczas rozpoczęcia Olimpiady w Paryżu. To działanie złego, który nie chce się nawrócić, choć ma tak samo jak my możliwość wybierania między dobrem a złem. Dobro go mierdzi, dlatego za wszelką cenę i na różne sposoby występuje przeciw Bogu. Papież Benedykt powiedział: od dnia chrztu powinniśmy być przygotowani na przyjęcie łaski, ożywiając wiarę w Pana, który nie pozwala, by zło zapuściło w nas korzenie. Więc sami widzimy, że chcąc być człowiekiem wierzącym, wiele się musimy napracować. Na każdym kroku bowiem możemy wpaść w pułapkę zastawioną przez złego. Równocześnie też w każdej chwili możemy złapać Boga, który gotów jest nas bronić, by nic złego nam się nie stało. Dlatego codziennie mówimy w modlitwie Ojcze Nasz: nie dopuść, byśmy ulegli pokusie, choć używamy tam słów: i nie wódź nas na pokuszenie. Pan nieustannie zaprasza nas do tego, byśmy mieli swoje oczy zwrócone w niebo, gdzie znajduje się nasz wieczny dom. Jednakże jest to trudne przy całym naszym zwariowanym trybie życia i ciągłym pośpiechu. Trudno jest znaleźć chwilę na zastanowienie się i zatrzymanie, by pomyśleć nad swoim życiem. W końcu to w dzień sądu z niego będziemy zdawać relacje. Będziemy musieli przedstawić, jak zaowocowały dary, które nam ofiarował i jakie żniwo przyniosło nasze życie. Nie da się ukryć, że wtedy zbierzemy to, co sami zasialiśmy. A wiedząc o tym wcześniej, już dziś należy nastawić się na walkę o jak najlepsze plony. Dzień sądu będzie wydarzeniem, kiedy wyjdą wszystkie ludzkie nieprawości, często ukrywane, wyjdą kłamstwa, obłuda czy cokolwiek innego, co nie jest dobre. Jedynym sposobem, by przed tym uchronić się, jest wierność Jezusowi, a nagrodą w tej walce, cenną i wartościową, jest niebo. Więc gra nie jest warta świeczki, ale wiekuistej światłości. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.